różne rzeczy dzieją się w życiu dziecka Bożego. Jak to mówią, jak to mówi, teraz nie wiem, czy prorok Izajasz, czy przypowieści, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale ze wszystkiego wybawia go Pan. A więc to jest takie, taką naszą, naszym udziałem, że różne rzeczy się dzieją, z różnego powodu to się dzieje, ale Pan obiecuje, że nas z tego wybawi. Moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy też przeżywacie to samo, co ja w czasie naszych zgromadzeń, ale w ostatnim czasie odczuwam coś szczególnego z Bożej obecności, z Bożej chwały. Nie wiem, czy odczuwacie, czy możecie powiedzieć, że tak, czy raczej nie. Bo ja odczuwam, że jakby coś jakby szczególnego się dzieje, dokonuje w naszym zgromadzeniu, w naszych zgromadzeniach, począwszy właśnie od prowadzenia uwielbiania, pełnego takiego, widzę, namaszczenia. Ja tak przeżywam to, ale myślę, że też tego doświadczamy i słowa, które Bóg do nas kieruje. I kiedy przypominam sobie, bo zapisałem sobie to, co pastor Ong u nas głosił, bo zwróćcie uwagę, mówimy o Duchu Świętym, mówimy o darach Ducha Świętego, mówimy o mocy Bożej. A pastor on przyjechał i mówił o Duchu Świętym. Mówił o tym, że co powoduje, że Duch Święty jest zasmucony, czy też jest zazdrosny, bo użył jednego i drugiego określenia. I pamiętacie, tam wymienił 5 punktów, między innymi, jeśli nie spędzamy z nim czasu, nie zwracamy się do niego o pomoc, jeżeli próbujemy coś sami robić bez jego siły, bez jego pomocy, to go zasmucamy. Jest wiele takich rzeczy, które powodują, że Duch Boży, Duch Święty jest zasmucony. Dlatego Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, kiedy mówi o pewnych cielesnych zachowaniach, niewłaściwych zachowaniach, jest to zasmucanie Ducha Świętego. Później pamiętacie, brat Kulet przyjechał i głosił nam, jakby przypominał nam to stare, nowe przykazanie. Prawda? Miłujcie się. Nie? To przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Bo i to zostało mówione. A teraz pastor przyjechał i mówi o oblubienicy, która ma być przygotowana, która ma się przygotować. Chciałbym, żebyśmy uważnie słuchali to, co Bóg do nas mówi w czasie zgromadzeń, bo my, że tak powiem, przyjmujemy to, mówimy fajne było, zostawiamy na bok i nic się nie zmienia w naszym życiu. Ale Bóg po coś posyła to słowo, ja wierzę, ja sobie to, że tak powiem, zapisałem już w kalendarzu na rok 2016, jeszcze mam tutaj grudniowe terminy z tego roku, żebym wiedział, żebym pamiętał, co Bóg mówi do mnie, co Bóg mówi do nas, do Kościoła, żeby Słowo Boże, które jest posyłane, nie było przez nas tak podeptane, czy tak gdzieś zlekceważone, gdzieś tak, no coś tam ktoś mówił, coś tam Pan posyłał, ale to już dawno przebrzmiało. Bóg po to posyła słowo, żebyśmy uchwycili się tego słowa, zrozumieli to słowo i zaczęli żyć według tego słowa, żeby to nie było tak, że zaliczyliśmy kolejne kazanie czy kolejny wykład. I widzę, że to mi się tak składa, bo pamiętacie, kiedy Paweł pisze w liście do Koryntian, on mówi, że fundamentem dla przejawiania się darów Ducha Świętego jest jedność i miłość. Te dwa filary, które są niezwykle ważne w życiu Kościoła, jedność i wzajemna miłość. Oczywiście ja wspominałem też na samym początku, zanim zacząłem o tym mówić, wspominałem też o innych ważnych rzeczach, jak bycie członkiem zboru, jak to przynależność, poddanie się pod autorytety w zborze. To wszystko tworzy ten właściwy fundament dla przejawiania się darów Ducha Świętego. Dlatego, że są ludzie, którzy nie chcą uznawać żadnych autorytetów. Są ludzie, którzy wędrują od zboru do zboru. To dzisiaj są tu, jutro są tam, a jeszcze do tego oni by, przyjeżdżając gdzieś do jakiegoś zboru, są nieznani nikomu, nie mają żadnych listów polecających, oni by chcieli nagle ten zbór nauczać, prorokować i nie wiadomo, co robić. Biblia i Słowo Boże czegoś takiego nie dopuszcza, aby coś takiego się odbywało. Nie ma w Kościele, tu powinien być Kościół bardzo trzeźwy i wrażliwy, wolnych strzelców, którzy nigdzie nie należą, nie są pod żadnym autorytetem, a próbują coś robić w Kościele i innych pouczać. Nawet powiedzieliśmy, że prorocy, czy nawet służby apostolskie, chociaż apostoł jest tym, który zarządza grupą zborów, nie tylko jednym, ale całą grupą zborów, to jednak on też honoruje autorytet lokalnego przywództwa. On się zwraca, on poucza, on prosi, napomina, jeśli trzeba, ale on
liczy się z tym lokalnym autorytetem, jaki jest w danym zborze. I mówiliśmy, że Bóg do nas mówi przede wszystkim przez swoje święte słowo. Mamy słowo prorocze i dobrze jest to słowo traktować jako prorocze. Jest zdumiewającą rzeczą, że jest 30 ludzi, 100 ludzi, 1000 ludzi, którzy słuchają jednego kazania, a każdy słyszy coś dla siebie. Prawda? Jeden mówi, o, to słowo mnie dotknęło, o, to zdanie mnie dotknęło, o, ten moment, ten przykład niesamowicie mnie poruszył. A więc Duch Boży dokładnie wie, co każdy z nas potrzebuje i kiedy kaznodzieja głosi, to jest słowo prorocze, chociaż on naucza, czy głosi ze Słowa Bożego i Duch Boży używa tego słowa. Dlaczego jest to słowo prorocze? Bo ono oznajmia, to jest fundamentalne znaczenie proroctwa, ono oznajmia wolę Pana, to, co Bóg Wszechmogący ma dla nas. I moi drodzy, mówiliśmy, w jaki sposób też Bóg przemawia przez słowo prorocze i chce to kontynuować. Mówiliśmy, że słowo prorocze odbierane jest w naszym duchu. Słowo prorocze odbierane jest poprzez pewne wrażenia. Jak mieliśmy tutaj pastora Onga, to pamiętacie, on zanim się zaczął modlić, mówi, odczuwam, że ktoś ma problem, nie wiem, tam z wątrobą było, coś jeszcze z jakimś tam narządem i nagle ludzie wychodzili i coś odbierał, prawda? A więc jest to takie prorocze działanie i dobrze jest, dziękuję bardzo, jeśli ewangelista, i z reguły tak jest, że ewangelista będzie obdarowany i prorocze, jeśli chodzi o dary uzdrawiania, to będzie jakby dołączone do jego posługiwania. Bardzo też często jest, że dany dar Ducha Świętego nie działa w pojedynkę. Zawsze działają w parach albo w większej grupie się manifestują. Ale mówimy teraz o darze proroctwa. Wizja, o tym mówiliśmy, Piotr modli się i teraz przejdziemy do snów. Sen, Nowy Testament rozróżnia między zwykłym snem a snem proroczym. I są dwa różne słowa na oznaczenie snów. Generalnie, bo zdarzają się wyjątki. I sen enypnion oznacza taki zwykły sen, jakim co noc, że tak powiem, zasypiamy. Ale słowem greckim onar, to słowo oznaczające sen, oznacza już sen proroczy. Że więc coś Bóg nam komunikuje w czasie snu. Czasami ludzie się zastanawiają, bo im się śni babcia, im się śni ojciec, którzy już odeszli, zmarli i tak dalej. I czasami no fajnie, że się śnią, ale aby ludzie nie byli pobudzeni do czegoś, aby załóżmy modlić się za tymi ludźmi, czy jakieś ofiary składać i tak dalej, bo to zupełnie ma inny wymiar. To nie jest żaden proroczy sen i sen, który nas do czegoś takiego by tutaj kierował. Bóg na pewno przemawia przez sny i to jest jeden z jego sposobów. Nie wiem, czy mieliście prorocze sny, ale mnie zdarzyły się takie sny, taki sen, przynajmniej jeden sobie przypominam, bardzo wyraźny, gdzie to ten sen wypełnił się bardzo szybko. A więc Bóg przemawia w 4 Mojżeszowej, zobaczcie, w 4 Mojżeszowej, 12 rozdziale, od 16 wiersza, 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, wiersz 6-8, czytamy tak, i rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem, w całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? A więc tutaj jest podkreślone, Bóg stoi, Bóg przemawia poprzez sny. Oczywiście, że tutaj Bóg podkreśla, że z Mojżeszem w zupełnie inny sposób przemawia. Nie potrzebuje Mojżesz snów i tak dalej, z ust do ust. Ale pamiętajmy, że Słowo Boże podkreśla wyraźnie, że nikt z ludzi Pana nie oglądał i widzieć nie może. A więc kiedy Pismo mówi, że z ust do ust, to ma na myśli pewien sposób bezpieczny dla Mojżesza. A więc coś więcej z chwały, coś więcej z obecności, ale tak jak mówi Słowo Boże, nikt nigdy Boga nie widział, tylko kto?
Pamiętacie? Jednorodzony syn, który jest na łonie ojca. Tylko Syn Boży widział postać ojca. Nikt nie widział z ludzi. Ale są różne jakby stopnie objawienia się Boga dla człowieka i to powiem bezpieczne dla człowieka, tak aby człowiek nie umarł. Bo gdyby Bóg objawił się w całej swojej chwale nagle takiemu człowiekowi jak ty i ja, czy nawet Mojżesz, nie bylibyśmy w stanie przeżyć tej chwały, tego kim Bóg jest. Po prostu nie bylibyśmy w stanie. Tak mówi Słowo Boże. A więc Bóg przemawia do nas, do ludzi przez sny. Ludzie mający taki sen proroczy, oni wiedzą, że to jest sen, który ma ten proroczy wymiar. To nie jest tak, że najemy się na wieczór, w nocy nam się śnią różne głupoty i różne rzeczy i nasza głowa jest pełna różnych słów. Nie wiem, czy tak mieliście, ale czasami jeden film się kończy, drugi się zaczyna. Różne rzeczy. Czasami nikt by tego nie wymyślił, a śni się nam. Prawda? Nie. Jest to sen bardzo jasny, bardzo wyraźny. To może być obraz, coś przedstawiający, ale bardzo sugestywny i bardzo jasny. Pamiętam, jak miałem taki sen. Śni mi się, że widzę walący się dom i że ja z tego domu wychodzę. I śni mi się, że wychodzę na takie miejsce, wiecie, to jakby była taka wysepka nagle, wyspa, a tu był wokół tej wyspy był taki rów w tym śnie, takie miałem wrażenie, jakby rów na wodę, który broni danego terenu, jak zamek, ale tam nie było wody. Ja wyszedłem na to wzniesienie i nagle to, co zobaczyłem, czego doświadczyłem, było niesamowite. No, byłem takie, miałem wrażenie, że jestem w raju. Ta zieleń, te drzewa, to wszystko było tak piękne, tak cudowne. I wiecie, w pewnym momencie odwróciłem się z tego brzegu, z którego wyszedłem właśnie i stanąłem na tym i nagle taki wściekły pies, wilk, zaczął ujadać i podskakiwać z tego miejsca na to właśnie miejsce, gdzie ja stałem, takiego błogiego miejsca. Ja mówię, Boże, jestem w raju. I teraz staję, odwracam się, a ten wilk, wiecie, nie widziałem tak ogromnej nienawiści. Takiej piana z jego ust, on dusił się wręcz swoim ujadaniem i on podskakiwał, żeby wyskoczyć na to miejsce, na którym ja jestem. I tam w tym śnie tak sobie myślę, Boże, jak on tu skoczy, to mnie rozszarpie. Tak pełen nienawiści. I sen się urwał, koniec, skończył się. I wypełnienie przyszło później. Więc wiedziałem, że coś się wydarzy, że coś się dzieje. Wiedziałem, że będzie potężny atak demoniczny, sił ciemności. I to wszystko później dokładnie się wydarzyło. A Bóg jakby ukrył mnie w miejscu bezpiecznym. Dobry jest Bóg. I On daje nam sny. On daje nam w różnoraki sposób, przez widzenia, przez sny, Pan przemawia w sposób proroczy. W Księdze Daniela 1,17 jest napisane, że Daniel był człowiekiem niesamowicie obdarowanym co do widzeń, co do snów. On nie tylko, że on miał widzenia, ale on rozumiał, potrafił wyjaśnić, zinterpretować prorocze sny. Nawet Bóg dał mu taką mądrość, że kiedy król zapomniał sen i chciał zabić wszystkich astrologów, wróżbitów i czarowników, którzy nie byli w stanie opowiedzieć królowi sen, który mu się śnił, a on go przeraził, i on nie wiedział, co to jest. I wtedy miano stracić wszystkich, łącznie z Danielem, wszystkich tych wróżbitów, czarowników i tak dalej. A wtedy Daniel mówi do przełożonego, do strażnika, mówi, daj nam trochę czasu. Poprosił swoich przyjaciół, aby się o niego modlili. I Pan objawił mu sen, który śnił się królowi. I stanął i opowiedział, pamiętacie o tych królestwach, o tym posągu ze złota i tak dalej, które reprezentowały królestwa. A więc niesamowite rzeczy Bóg objawia przez sny. Józef wykłada sny Faraonowi. Faraon ma sny i nie rozumie o kłosach, tych tłustych, tak? I tych chudych, takich wypalonych. I drugi sen też był o krowach, prawda? Tłustych i nikt nie wiedział. I popatrzcie, Bóg przez sen przemówił do pogańskiego króla. Józef tam się znalazł, dał wykład tego snu i przygotował cały Egipt na okres głodu, aby nie zginęli. Pan Bóg w ten sposób ocalił cały naród.
Dlatego, że był człowiek, który po pierwsze odebrał sen, ale też był drugi człowiek, który wiedział, jak go zinterpretować. To znaczy, że tak jak widzenie, tak i sen potrzebuje właściwej interpretacji. A więc kiedy mam sen, to powinienem pytać, Panie, co ten sen dla mnie oznacza? Józef miał sny. Kiedy był młodym, 16-letnim chłopcem, miał sny i te sny nie podobały się ani ojcu, ani matce, ani jego braciom. Oto mówi, śniło mi się, że snopy stanęły kołem, 11 snopów i wszyscy, a ja, mój snop był w środku i wszystkie snopy mi się kłaniały. A później mówi, śniły mi się gwiazdy i słońce i księżyc i wszyscy mi się kłaniali. Nawet Jakub mówi, synu, co ty wypowiadasz? Czyżby ojciec i matka się tobie mieli kłaniać? Ale tam jest napisane, że Jakub zachowywał to, zastanawiał się nad tym, a u braci to spowodowało ogromną zazdrość. Tam była zazdrość, że Józef doświadcza pewnych rzeczy od Boga, a oni nie doświadczają, i złość na niego. Jakżeż to Bóg go w ten sposób wywyższył, a co z nami? Moi drodzy, bardzo to jest niebezpieczne. Wielokrotnie, kiedy ludzie Boży, czy ktoś od Boga odbiera coś i przeżywa coś wspaniałego, a my mu zazdrościmy w tym niewłaściwym znaczeniu. To znaczy, zazdrościmy mu w taki sposób, że próbujemy go później zdyskredytować. Próbujemy jakby poniżyć to, co jest. Czy nawet jesteśmy gotowi uderzyć w tego człowieka, no bo dlaczego Bóg jego postanowił tak błogosławić, a nie mnie? Bóg dla każdego ma swoją porcję błogosławieństwa. I dobrze jest, kiedy umiemy być wdzięczni i zadowoleni z tego, co Bóg każdemu z nas daje. A więc Józef ma sny. Pewnego razu miał Józef sen. Ani rodzina, łącznie z Józefem. Gdyby Józef wiedział, co te sny oznaczają, nie cieszyłby się tak. Prawda? Bo zaraz po tych snach te sny zaczęły się wypełniać, ale nie w taki sposób, jakby człowiek mógł sobie myśleć. Popatrzcie, od snu, kiedy Józef ma 16 lat, do wypełnienia się snów proroczych w jego życiu minęło 14 lat. Kiedy miał 30 lat, zasiadł, czy był wywyższony przez Faraona i pamiętacie? 42 rozdział, wiersz 9, 1 Mojżeszowej, kiedy bracia przyszli, ojciec i pokłonili mu się, i jest napisane, i przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o nich. A więc nagle on zobaczył. Słuchajcie, jeżeli Bóg daje, tak jak w proroctwie, słowie proroczym, tak jak w widzeniu, tak jak z apostołem Pawłem miał słowo prorocze od Pana, minęło długi czas, zanim to słowo zaczęło się realizować w jego życiu. A więc bądźmy ostrożni, bądźmy cierpliwi, pytajmy Pana, Boże, co to oznacza i na jaki to jest czas? Kiedy? Panie, kiedy? Teraz? Za miesiąc? Za rok? Bo jeżeli tego nie zrozumiemy, możemy zrobić wielkie błędy. Sobie i innym zaszkodzimy. Dlaczego sny prorocze w życiu Józefa się wypełniły? Bo chcę powiedzieć, że nie każde proroctwo musi się wypełnić, chociaż jest prawdziwym proroctwem. Bo jest ten element ludzki, posłuszeństwa. Bardzo często proroctwo jest warunkowe. Jeżeli zrobisz to i to, jeżeli będziesz posłuszny, to ja wtedy. I teraz zwróćcie uwagę, dlaczego sen Józefa się wypełnił? Znalazłem co najmniej trzy takie podstawowe powody. Pierwsze, był to sen od Pana. To nie był sen jakiś tam, od Pana sen. Po drugie, to sam Pan czuwał nad tym proroczym słowem, tym snem, aby się wypełniło w życiu Józefa. I ten trzeci czynnik ludzki. Józef nie zawiódł Boga. Bo słuchajcie, był niesamowicie kuszony, prawda? Był niesamowicie, po pierwsze, zdradzony przez swoich braci i sprzedany. Odrzucenie jest najgorszą rzeczą, mówi psychologia, i chyba najgorszą rzeczą w życiu człowieka to jest odrzucenie. Kiedy człowiek jest odrzucony przez innych. To jest najstraszniejsza rzecz. A więc był odrzucony. Zmagał się z przebaczeniem. Wiecie, on to w nim siedziało lata. Dlatego, że kiedy urodził mu się syn, pamiętacie, jak go nazwał? Jednego nazwał Efraim, podwójnie błogosławiony. Ale i temu młodszemu drugiemu dał na imię Manases, czyli Bóg pozwolił mi zapomnieć.
Ten cały ból, to cierpienie, które w nim gdzieś tam tkwiło, z odrzucenia, zdrady najbliższych, z tego, że go sprzedali, lata leczył, goiły się te rany w nim. I wtedy, kiedy został wywyższony, kiedy urodził mu się drugi syn, nadaje mu imię Manases. Bóg pozwolił mi zapomnieć, rozprawić się z tym bólem wewnątrz mnie, z tym, co przeżywałem. A więc Józef nie zawiódł. Nie zawiódł wtedy, kiedy był młody, żona Potyfara go próbowała zwieść, prawda? I cały czas naciskała na niego. On uciekł. Za swoją prawość zapłacił więzieniem. Ale do końca Józef był wierny. Pomyślmy przez chwilę, gdyby Józef zaczął na Boga narzekać, gdyby odwrócił się od Boga, gdyby powiedział, ja nie chcę z takim Bogiem mieć nic wspólnego, który na to do tego dopuścił. Nie wypełniłoby się to, prawdopodobnie to, co Bóg obiecał. Bo zszedłby z Bożej drogi. Józef z Nazaretu, mąż Marii, miał sen w śnie. Powiedział do niego Pan, weź sobie za żonę. Nie bój się, weź, prawda, Marię. Mędrcy ze wschodu byli poinstruowani we śnie, Mateusz 2,12. A więc sny, prorocze sny, Bóg do nas przemawia. I to jest coś, co przychodzi, Bóg coś ma, Bóg chce ci coś zakomunikować albo coś przekazać dla ciebie czy dla innych, daje sen. Kolejny, piąty sposób to jest widzenie słów nad ludźmi albo na czole ludzi. A więc ten, który otrzymuje słowo prorocze, może widzieć nad daną osobą w zgromadzeniu jakieś słowo nad nią lub na jego czole. To może być słowo wiara, to może być słowo uzdrowienie. I kiedy coś takiego otrzymujemy, powinienem zapytać, Panie, co to znaczy, co chcesz powiedzieć? Czy uzdrowienie dotyczy tej osoby, czy kogoś bliskiego tej osoby? Ciała, czy relacji w życiu tej osoby? Czy może Pan chce używać tej osoby w kierunku uzdrowienia? Rozumiecie? Ważne jest, o co chodzi. Jeżeli mam hasło, czy mam tylko słowo. I Duch Boży, kiedy my pytamy, czekamy, Duch Boży nas inspiruje, mówi, chodzi o to, o to, o to. I my posuwamy, cały czas posuwamy się w wierze. Mamy bliską relację z Panem, Duch Święty do nas mówi i przekazujemy to tej osobie. Prawda? Może Pan powołuje ciebie do tego, że będziecie używał w darach uzdrawiania, albo właśnie potrzebujesz uzdrowień w relacjach z innymi, może ze swoimi najbliższymi i tak dalej, i tak dalej. Widzenie Pana, szósty sposób, widzenie Pana, anioła Bożego z posłaniem. Właśnie w Dzieje Apostolskie 9:1-9 Saul, jadąc do Damaszku, ukazał mu się Pan, światłość z nieba, szawle, głos z nieba przemawia, on widział Pana. Ale to nie było jedyne widzenie w życiu. On miał dużo tych widzeń i zachwyceń, jak mówi, do trzeciego nieba. I mówi, o tym nie można mówić, wręcz nie jestem w stanie. I tam zostały mi powiedziane rzeczy niewysłowione, których ja jako człowiek nawet nie jestem w stanie przekazać. Popatrzcie, jak jest objawienie napisane, prawda? O rzeczach bożych, przyszłych, niebieskich i czytasz objawienie i mówisz, nic z tego nie rozumiem. Tu obraz, tam obraz, tam obraz. Jedynie początek do trzeciego rozdziału jeszcze rozumiemy i czwarty rozdział, bo tron i odsłonięte zostało niebo, ale później już mamy obrazy i wręcz te obrazy jakby one nie idą konsekwentnie jeden za drugim, ale one raz idą do przodu, wracają z powrotem pewne wydarzenia, idąc dalej, czytając i mamy, dlatego potrzebujemy mądrości. Kto czyta, kto słucha, rozumie, kto myśli, Duch Boży daje zrozumienie. Ale nie jest to łatwa księga. Jest bardzo trudną, chyba najtrudniejszą księgą prorocką, jeżeli chodzi o Biblię. Ale niesamowicie współgra z księgą Daniela, z księgą Ezechiela, z księgami prorockimi Starego Testamentu, bo Bóg zawsze potwierdza swoje słowa prorocze. A więc widzenie. W 22 rozdziale Dziejów Apostolskich 17-21 jest napisane Saul ujrzał Pana w świątyni w Jerozolimie.
Saul ujrzał Pana. I tam mu Pan powiedział takie słowa, bo on jest taki, wiecie, rozpalony po swoim nawróceniu. Co prawda on już był trzy lata w Arabii, na pustyni, później musiał uciekać z Damaszku. I tam, kiedy znalazł się w Jerozolimie po raz pierwszy, chyba przez 15 dni tylko to trwało, on był tak gorliwy i taki zapalony, żeby mówić i całą Jerozolimę od razu chciał nawrócić. I tutaj w tym 22 rozdziale, kiedy on opowiada o tym, w wierszu 17-21. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił: pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. A więc Bóg mówi: odejdź, idź z tego miejsca. Wtedy wysłali go w okolice, tam jego rodzinne strony, w Cylicji, do Tarsu. Widzenie Pana. Nie pierwszy raz. Później ma widzenie, Pan mu zapowiada: musisz być w Rzymie, nie bój się, chociaż go czekają 2 lata więzienia w Cezarei. Kiedy jest na statku, ma widzenie anioła, który mówi: Pan ci darował tych ludzi. A więc niesamowity sposób przekazu Boga do człowieka. Ponadnaturalny sposób, ale Bóg w ten sposób to wykorzystuje. Inny sposób przekazywania słowa proroczego to jest słowo wraz ze znakiem prorockim. Bardziej należy do takiej sposobu starotestamentowego. Pamiętacie, na przykład Ezechiel miał leżeć na jednym boku, nie wiem, z rok czy ileś? No, dziwne rzeczy Pan Bóg czasami kazał robić swoim prorokom. Dzisiaj byśmy powiedzieli: to się nie godzi. Prawda? Dziwne rzeczy Pan Bóg kazał im robić. W Nowym Testamencie, Nowy Testament jakby już od tej metody odchodzi. Jedynie jest taki przełom, jeszcze na początku chrześcijaństwa, pamiętacie, prorok Agabus wziął pas Pawła, związał się, to jest 21 rozdział Dziejów Apostolskich, 10-11, i mówi: tak zwiążą męża, do którego ten pas należy, w Jerozolimie. A więc to było słowo prorocze z takim właśnie znakiem proroczym, ale później właściwie nie widzimy takiego dalej takiego sposobu. Jest to bardziej sposób przynależny do, który był w Starym Przymierzu. Cisza. Pan przemawia w ciszy. Pan przemawia, kiedy będziemy uwielbiać Boga, śpiewać, ale też chwalić Boga, ale też Pan przemawia w ciszy. Wewnętrzne wyciszenie nawet pośród zgiełku. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, od 11 do 13 wiersza, tam jest napisane, że pamiętacie, Eliasz jest w totalnej depresji. Ja mówię tak: chwała Bogu, Biblia mówi, że wierzący ludzie znajdowali się w depresji. A Bóg ich z tego wyciągał, podnosił. Ale najwięksi Boży mężowie przeżywali depresję. Mojżesz przeżywał depresję, Dawid przeżywał depresję. Jak czytamy to, co, jak oni się modlą, o tym możemy wiedzieć. Eliasz przeżył totalne załamanie i depresję. Pamiętacie? Zostawia wszystko, zostawia z powodu strachu. Wiecie, strach, jeżeli nie odrzucimy strachu, strach może doprowadzić nas do depresji. Ta kobieta powiedziała, ta bezbożna kobieta Izabel: jutro zrobię z tobą to samo, co z tymi, ty zrobiłeś z prorokami Baala. I wystraszył się. Wiecie, jest taka cienka linia, uważajcie, jest cienka linia, dlatego niedobrze jest, powiem tak, jeżeli przeżywasz coś wzniosłego od Pana, coś wspaniałego od Pana, bądź bardzo czujny, bo to jest moment, kiedy przeżywasz coś wspaniałego i wydaje ci się, teraz jakby przestajesz jakby więcej czuwać, i w tym momencie przychodzi uderzenie ze strony szatana. Bo jesteś jakby bardziej zrelaksowany, rozluźniony, i przychodzi uderzenie i człowiek nie wie, co się dzieje. Pastor Ong, który tutaj był, opowiadał w Ustroniu jeszcze lata temu, mówi, miał taką historię. Mówi tak: kiedy głosił kazanie, po kazaniu zaraz podeszła siostra ze zboru, zapłakana, taka, i on taki współczujący, i on wziął swoją
swoją chyba chusteczkę, wytarł jej łzy, prawda? Ona wzięła tą chusteczkę, a później na drugi dzień nagle się okazało, że ta kobieta zaczęła rozpowiadać, że on ją napastował. Ona ma chusteczkę na ten dowód. I on mówi tak, niech ludzie uważają, kiedy kaznodzieja głosi, kiedy głoszę, później mówię moim starszym tak, kiedy ja kończę kazanie, wy chrońcie mnie, zróbcie wszystko, bo ja jestem zmęczony, bo ja pracowałem w sensie i duchowym, i fizycznym, i psychicznym, dawałem samego siebie i bardzo łatwo jest zaatakować wtedy, kiedy schodzisz i nagle ktoś coś zaczyna, wiecie, ni stąd, ni zowąd. On mówi, prosiłem moich starszych później, zawsze róbcie tak, żeby delikatnie, jak ktoś przychodził jakąś sprawą, mówi, niech starsi wtedy rozmawiali, co ty chcesz, co się dzieje, co, żeby chronić usługującego. A więc Eliasz był w depresji. Legł sobie pod krzakiem i był, wiecie, człowiek w depresji nie chce żyć. Nie ma chęci żyć, nie ma chęci jeść, nic mu się nie chce. Życie dla niego przestało mieć jakikolwiek sens. I on miał jedną modlitwę. Chcę umrzeć. Panie, dość już. Już nie dam rady. Nie jestem w stanie zrobić kroku dalej. Wyobraźcie sobie, że to wszystko dzieje się po największym zwycięstwie w życiu Eliasza. Po największej górze zwycięstwa w życiu Eliasza. Eliasz jest na samym dnie. Diabeł wie, kiedy zaatakował. Oczywiście, że Eliasz miał czuwać, ale nie miał nikogo, który by go chronił. I mówi, dość, Panie. Wiecie, jak Pan Bóg jest, jak ojciec dobry, posyła anioła. Wiecie, człowiek w depresji nie jest zdolny w ogóle do jakichś wielkiego myślenia. Ale tam anioł zrobił dla niego trochę jedzenia, mówi, jedz. Chociaż trochę zjedz, posil się, jedz. Drugi raz jedz. A później mówi tak, idź. Ja ci powiem gdzie, ale ty idź. Ile on szedł? 40 dni. Proste zadanie, tylko iść przed siebie. Wiecie, człowiek w depresji niezdolny do jakiegoś wielkiego intelektualnego wysiłku, ale ma proste zadanie i ma jakiś cel. To jest niesamowicie, Bóg z tej depresji go podnosi. Najedz się troszeczkę, nabierz sił, a teraz idź. To jest proste, idź. I on idzie. Idzie na górę Bożą Choreb. I wiecie, tam są te wszystkie wydarzenia i te grzmoty i ten wiatr i nagle jest ta cisza. I pamiętacie słowa Eliasza? Pierwszy Bóg do niego mówi, co tutaj robisz, Eliaszu? A on mówi, Panie, ja stawałem za Tobą, ja to, ale widzisz, że nastają na moje życie już nie daje rady. A Bóg mówi znowu, co tutaj robisz, Eliaszu? Eliaszu, to nie jest twoje miejsce. Wiecie, z jednej strony widzimy, jak Bóg go podnosi, ale też Bóg mu uzmysławia, ja nie chcę, żebyś był w depresji. Ja nie chcę, żebyś był w załamaniu. Ja nie chcę, żebyś nie miał ochoty do życia. Ja chcę, żebyś żył. Ja mówię tak, dzięki Bogu, że Bóg nie wysłuchuje wszystkich naszych próśb. Gdyby Bóg go tam wysłuchał pod krzakiem, nie doświadczyłby ognistego rydwanu, który go zabiera do nieba. Ale Bóg jest dobry. Bóg go podnosi. I znowu Bóg daje mu zadania. Wiecie, trzy zadania, z którego wykonał tylko jedno. I Pan Bóg go zabrał do nieba. Tak się nad tym zastanawiam. Trzy zadania. Wybierz Elizeusza. Ogłoś nad królem syryjskim, że będzie królem, ten dowódca króla syryjskiego i jeszcze miał króla izraelskiego namaścić. Jehu na króla izraelskiego. Trzy zadania. Zrobił tylko jedno. Właśnie zaczął od tego ostatniego, powołał Elizeusza na swoje miejsce i jemu zlecił już wszystko. Resztę zrobił Elizeusz, nie on. Bóg mówi trzy rzeczy. I wtedy ten cichy, łagodny głos to przemawia głęboko do jego serca. I Eliasz jest przywrócony, aby iść i dalej usługiwać i być przed Panem. Cisza jest czymś kapitalnym. Czasami zbór ma problem. Wiecie, jak jest głośno, wielbimy i tak dalej, jest hałas, no to jeszcze. Ale nagle jest cisza i gubimy się i nie wiemy teraz,
ta cisza jest taka niezręczna, no bo jak to cisza, nie? Co teraz by się miało dziać? Cisza. Ale czasami przychodzi właśnie taka cisza od Ducha Świętego. I Duch Święty zaczyna przemawiać w tej ciszy, w takim spokoju. Wiecie, to jest niesamowite. Można przeżyć się z Duchu Świętym, że tak powiem, głośno wielbiąc Boga, ale można przeżyć się z Duchu Świętym, kiedy człowiek właśnie tak spokojnie siedzi, Marzenka, albo leży, nie? Można przeżyć i Duch Święty spokojnie wstępuje i człowiek zaczyna wielbić Pana na językach, zaczyna być, jest napełniony Duchem Świętym. A więc od Boga cisza, sposób w ciszy Pan Bóg do nas przemawia. Posługiwanie się Pismem Świętym. Wiecie, ja zostałem już tutaj w tym zborze, może nie ja bezpośrednio, ale ktoś tutaj krytykował, że co to jest za proroctwo, że ktoś tam czyta fragment Bożego Słowa w czasie modlitwy. Jest kazanie, to wystarczy, po co ktoś czyta fragment. A ja mówię, bardzo dobrze, że czyta. Bardzo dobrze. Bo jeżeli to jest z inspiracji Ducha, to jest właśnie ten wymiar proroczy. Duch Boży go porusza, my uwielbiamy Pana, modlimy się, jest cisza, moment i on odczuwa, żeby dane słowo przeczytać na głos. To jest jak najbardziej, uważam, proroczy sposób przekazywania słowa. Taki, na tym takim poziomie podstawowym, ale jest niezwykle ważnym. Czasami no, może dużo, dużo wnieść i zmienić. Modlitwa. Wiecie, kiedy modlimy się o drugich, jak nie modlisz się o nikogo, to nie oczekuj, że coś może fajnego się wydarzyć. Czasami jest, często się w naszym zborze modlimy o drugich, prawda? Bracia podchodzą, siostry kładą ręce, czy też ludzie i my się modlimy. I bardzo często jest tak, że kiedy kładziemy ręce i zaczynamy się modlić, ja nie mam na myśli żadnego proroctwa, po prostu kładę ręce i modlę się. I nagle widzę wyraźnie, że moja modlitwa przeradza się w proroczą modlitwę. Zaczynam mieć świadomość, że mówię do tego człowieka, do tej siostry czy brata o rzeczach, które są niezwykle ważne w jego życiu i wiem, że dotyczą jego życia. I czasami, albo bardzo często robię tak, kiedy kończę tą modlitwę, mówię, czy to, co mówiłem, ma sens? Czy rzeczywiście? I wtedy najczęściej. Chyba nie spotkałem, żeby ktoś mi mówi, tak, to właśnie. Ale to się rozwija, kiedy modlisz się wstawienniczo, błogosławisz i nagle Duch Boży cię inspiruje, aby modlić się o coś, co w ogóle wcześniej nie było w twoim umyśle. On ci w ogóle o tym nie opowiedział. I zaczynasz się modlić proroczo. Języki i wykład, czyli interpretacja, o tym już mówiliśmy. 1 Koryntian 14:5 i 1 Koryntian 14:26-28. Tak więc widzimy, że są różne sposoby komunikowania słowa proroczego i różne poziomy prorokowania. Tak więc cały Kościół, według listu do Koryntian, cały zbór może prorokować, ale nie wszyscy mają służbę prorocką, a bardzo mało jest proroków Pana, ale są. Tak więc zachęcamy, chcemy siebie zachęcić do tego. Pan przemawia do nas w różnoraki sposób właśnie poprzez dary Ducha Świętego. Musimy jednak pamiętać, że niezwykle ważne jest, aby osoby, które chcą posługiwać darami, chcą przekazywać słowo prorocze, prowadziły odpowiedni, właściwy, Boży sposób życia. Graham Cook, który właśnie, na którego się często powołuje, który prowadził tą służbę prorocką, mówi tak, musimy być bardzo ostrożni w kwestii charakteru. Mamy prawo nalegać na pewien poziom charakteru, zanim pozwolimy ludziom służyć lub zajmować pozycje przywódcze. Odmowa poddania się pod autorytet, brak rozliczenia się ze swego życia wytwarza osobowość, której nie można zaufać. A więc człowiek, który nie chce się poddawać w Kościele pod autorytet, człowiek, który nie pracuje, tak jak tutaj słyszeliśmy w modlitwie, nie zewleka z siebie starego człowieka i nie widzimy, że chce oblekać się w tego dobrego w Chrystusa i tak dalej,
To nie jest człowiek, który jest gotowy, aby być używanym i aby przynosić słowo prorocze czy inne dary Ducha Świętego. Moi drodzy, tak naprawdę, gdybym miał wybrać między ludźmi, którzy mają charakter, Boży charakter, a tymi, którzy są obdarowani w nie wiadomo ilość darów, ale nie mają Bożego charakteru, wiecie, kogo bym wybrał? A wiecie, kogo Bóg by wybrał? Ten, który ma Boży charakter. Bo nie tak ważne jest to, co robię, tylko kim jestem tak naprawdę. Kim jestem tak naprawdę? Wiecie, Koryntianie mieli ten problem. Oni byli obdarowani, jak Paweł pisze w pierwszym rozdziale, we wszystkie dary Ducha, tylko byli totalnie cieleśni. Walczyli z sobą, kłócili się, sprzeczali, arogancy, butni. Paweł mówi, z tego nic nie będzie. To się musi zmienić. A więc jeżeli masz wybrać między charakterem, jeżeli masz budować zespół i masz ludzi, którzy mają niewłaściwy charakter, to nic, że są utalentowani, mają zdolności, ale nie mają charakteru, nie będą w zespole. Nie mogą być, bo zniszczą wszystko. Jeden z marynarzy opowiadał, jak dobierał ludzi do swojego zespołu jako kapitan żaglówki. Potrzebował 3-4 ludzi, sternika, tam kogoś jeszcze, wiecie. I miał takiego, mówi, zdolnego, fajnego, mówi, ten mi się nada. Wiedział, że jego charakter jest człowiek swarliwy, człowiek, który wznieca jakieś, ale mówi, ale on jest taki zdolny. Mówi, i wziąłem go sobie, ale później żałowałem, że sobie go wziąłem. Wszystko popsuł. A więc kiedy mówimy o Kościele, zwróćcie uwagę, Bóg kładzie nacisk nie na dary, ale na charakter. Ale jeśli jest prawy charakter, właściwy, wtedy dary w sposób cudowny będą mogły być manifestowane i przyjmowane przez ludzi. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Po owocach poznacie ich. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Wielu mi wtedy powie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Nie wypędzaliśmy demonów? Panie, nie robiliśmy znaków i cudów? Tego nie robiliśmy? A On co im powie? Nigdy was nie znałem. Coś z istotnego, zasadniczego zabrakło. Dlatego ważne jest to słowo z niedzieli. Oblubienica, która się przygotowała. To są ci, którzy dbają, zewlekają z siebie starego człowieka i oblekają się w tego nowego. Popatrzcie, ludzie obdarowani, którzy weszli w zwiedzenie, chociaż byli obdarowani z powodu charakteru. Złego, nieprawego charakteru. Pierwszym jest Bileam. 4 Mojżeszowej, 22 rozdziały, 22-24. Pamiętacie Bileama? Oślica do niego przemówiła, albo pan przez oślicę. On wszedł w zwiedzenie, był prorokiem, widział wiele, ale był człowiekiem łasy na pieniądze. I zepsuł wszystko. I znalazł się nie wśród przyjaciół Boga, ale wśród wrogów Boga i poległ na polach moabskich, zabity przez Izraelitów, których miał przeklinać dla pieniędzy. Oczywiście, że Bóg mu nie pozwolił na to, ale zobaczcie, jeżeli nie pilnujemy się w naszym charakterze, możemy być niesamowicie utalentowani i obdarowani, zniszczymy wszystko. Jest taka rzecz, czasami to ludzi myli, że ktoś wspaniale wchodzi w posługiwanie darami, jest wszystko okej w jego życiu, ale gdzieś tam później się gubi, zaczyna żyć w sposób nieprawy, a dar ciągle działa. Bo pamiętajmy, że Bóg nie odbiera od razu swoich darów. Dar działa, bo jest darem łaski, miłosierdzia. I czasami ludzie mówią, jak to jest? On żyje tak, a tu dar jest. Pamiętam w takiej książce Najszczęśliwsi na świecie, czytaliście ją? O ewangeliście. To jest książka poruszająca historię biznesmeni pełnej Ewangelii. A tam jest ta historia. Cudownie obdarowany ewangelista. Wspaniale. Wiecie, głosił słowo. Proste słowo. Ludzie tłumami się nawracali. To jest dar. To jest namaszczenie. Ewangelisty. Ale doszedł do takiego stanu,
Wiecie, że kiedy bracia nagle zobaczyli, on stoi, głosi, a później robi wezwanie, a później wyciąga od ludzi pieniądze, mówi dawajcie więcej i więcej i więcej i jeden raz i drugi raz na tym samym nabożeństwie i więcej, a później idzie za kotarę i śmieje się, mówi jak ci ludzie są naiwni. I ci, którzy to widzieli, mówią uważaj, jesteś na prostej drodze do totalnej zagłady. Wiecie, dar działał, ale jego serce, jego charakter już był totalnie zniszczony. Dar jeszcze działał ze względu na Słowo Boże, które głosił. Ludzie się nawracali, ale on był daleko od Boga już.